z Mielca to też pojechało tam prawie setka. Ale to było okolice Mielca całe. A oni tam z miasta, po prostu ze szkół zabierali ich Niemcy tam na ten. Kończył klasę, zdawał maturę i do Niemiec. Cała klasa z miejsca. No i zaciągnęli mnie tam i pojechaliśmy tam do Berlina, do takiej organizacji, która nas zaprosiła. No i potem wycieczki po Berlinie, wycieczki tam i do Oranienburga. Żeśmy pojechali do pana burmistrza, przyjęli nas oczywiście. I obiad był taki określony, jak normalnie z tym. I potem na te lotnisko i na zakład. Na zakładzie to nie było już nic kompletnie, całe było tylko piach. Te 30 parę hal, jadalni, niejadalni, kuchni, wszystko było wywiezione. Na lotnisko żeśmy pojechali, było 4 hangary, został tylko jeden jedyny, ten startowy. I pełno skrzyń po migach, po prostu po tych wszystkich. Ale puste. Wszystko puste. Detale, to wszystko to na złą poszło, to zostawiali też tak samo w tych skrzyniach nieraz. Tak oni opowiadali. To mówię wam, że no nie było śladu żadnego, wszystko zostało wywiezione na Ural. I to który rok? A to jak, nie, jak Rosjanie skończyli tam swoje życie NRD, jak się skończyło. Mhm. 60 któryś rok? Tak. Jaki 60? NRD? Po tych 90 który? A gdzie? 92. To w ogóle to nie tego, to las wycięty kompletnie, bo ten las był między halami, bo tam w tych halach jeszcze w czasie okupacji to prócz pod spodem były schrony, to były wszystko przerobione na obóz koncentracyjny, bo pod Oranienburgiem był Sachsenhausen, obóz koncentracyjny i wszystkich fachowców, nawet z Mielca, było 5. Było tam w tym obozie, w halach pracowali normalnie, jak niciarze, jako ślusarze, tokarze, to wszystkich tam trzymali. Na środku był barak zrobiony, w takim lasku, budy psów, no i tam zawsze, jak ktoś coś zasłużył, to tam baty i potem puszczali psów na nich. To wiecie, to jak człowiek zobaczył, przechodziliśmy, to kazali nam w lewo się odwrócić i iść jak najszybciej, żeby nie widzieć tego wszystkiego, ale człowiek od czasu do czasu tam zerknął, jak to się wyglądało. Słupszali się zamienić. No ale mówię wam, tak oczyścili ten teren, że no, kompletnie. Nawet tory kolejowe, które z górnej części zakładu na Anochow, gdzie lotnisko było, to były specjalne tory, co tam w częściach samolot przychodził i była hala Montażu, potem była hala prób i hala startowa. To tylko ta startowa została taka olbrzymia, długa, no wiem, żeby nie przesadzić tak, ale około 50 metrów brama składająca. Jak było gorąco, to z jednej i z drugiej strony by było otwierane i tam jeszcze i tam mechanicy niemieccy kończyli już tam przed startem.
a halę montażową to wszyscy nasi robili. Tylko brygadziści byli i mistrzowie. No i szefowie od młodych tych. I co oni tam składali? Jakie samoloty tam składali? Henkel 177. Henkel 177. Tu detale przychodziły z Mielca, tak samo. Też przerobili. A nas w 1942 roku wysłali setkę tam na 3 miesiące właśnie na pierwsze te detale tego 177, żebyśmy my tam montowali i potem mieliśmy wrócić. No ale po miesiącu czasów Niemców zabrali do wojska, no to nas wszędzie rozsunęli. To karnie, nie to karnie, niterzy, ślusarze. No i nas poszło chyba czterech na halę montażową do końca. No. Pójdź. Bo sobie przypominamy, te 50 lat temu, cośmy tam pierwszy raz byli, wszędzie, gdzie się tylko człowiek nie obrócił, mógł iść i w ogóle bez żadnego strachu, nawet w nocy można było pochodzić po miastach, nie po miastach i tak dalej. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Tak, przecież mieliśmy tam latać na N-28. To od razu nas w tym pierwszym hotelu, gdzieśmy się zatrzymali w Nairobi, to nas ostrzegli, że na miasto w żadnym wypadku się nie należy wybierać samemu. Mało tego, jak się chciało coś jechać i załatwić, to trzeba było iść do recepcji, wziąć taksówkę, ale rekomendowaną przez recepcję, nie taką jakąś to z miasta, tylko zrekomendowaną, i oni cały ten taksiarz cały czas z tobą był. Jak coś załatwiałeś, to czekał na siebie. Jak był pilotem i odpowiedzialnym był, tak? Tak jest. To przecież jeździłem, no ja w Nairobi to po Nairobi nie jeździłem, ale po Mombasie to ja całe lotnisko... Podobno, że tam troszeczkę inaczej jest tam nad morzem. Ale spierdzielałem raz na tym, jak na ciężarówce bracia ci mniejsi z tymi skałacznikowami i strzelali, na pewno jechali dookoła. Tak uciekałem na lotnisko jak cholera. Kochani, my tutaj w Europie opowiadamy o jakichś tych różnych terrorystycznych sprawach czy coś takiego. Zginęło 50, 100 osób czy coś takiego. A tam na przykład w tym terenie, gdzie myśmy latali na tą geofizykę, mówię o Nigerii, północno-wschodniej część, jak jest Majdugury i tak dalej, to tam działa ta organizacja Boko Haram, się nazywa. Nie wiem, czy coś słyszeliście o tym tego. To te dziewczynki, co tam 200 uprowadzili i tak dalej. Kontakt z tym proboszczem, bo mieliśmy tam pocztę. Jak poczta do nas przychodziła, to na jego skrzynkę pocztową, jeszcze pamiętam, PO Box 75, nie? To tam żeśmy to mieli. To się okazało, czytałem, bo ja się interesuję tą sprawą, to jak ludzie wychodzili pewnej niedzieli z kościoła, podjechali tamci i wystrzelali 500 osób, wystrzelali naraz. I na placu przed kościołem położyli tak jak się zwierzynę po tym polowaniu, po kotem położyli i sobie zdjęcia razem z tymi ludźmi robili, zabitymi. U nas się o tym nie mówi. Mówi się o tym, że tam jakiś przejechał kogoś czy coś takiego. I oni tolerowali Polaków, i jedni, i drudzy. Pojechał taki Gasim, kierowca z Hasachejsy, cysterno z paliwem. To jak się dowiedzieli, że dla Polaków, to go nie zabili ci południowcy, tylko przestrzelili mu kolana.
Leja mu załatwiał w Kairze szpital wojskowy. Przestrzelili mu kolana i dzięki temu przeżył. Że się dowiedzieli, że wiózł paliwo dla Polaków. Jest to fakt, że tam w ogóle my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Na przykład Nigeria. Jedna, mówię, wracam, bo tam byłem dość długo. To jest kraj, który dzisiaj ma około 150 milionów ludzi. Ale to jest zlepek około 200 plemion. I oni raz, że są, każdy jest wytatuowany, jeden namatał, tu przecięte, tutaj na policzkach albo coś takiego, i oni się poznają między sobą bardzo dobrze. I jak jadą, to na przykład jechałem z takim jednym, to na przykład jak mu powiedziałem, żeby stanął, mówi nie, tu nie mogę, bo to jest miejsce, gdzie jest plemię, które moje plemię z nim nie za bardzo dobrze trzyma. I tak, ale tam mówi, za ileś tam to możemy stanąć i proszę bardzo. No taka prawda, myśleć. Tak to ma swoje rewiry. A pamiętasz takie koralicki, co miałem? No to jest właśnie między innymi. No, siluki. Tutaj mają skórę ponacinaną i takie koraliki pozakłada. Ale to są bardzo porządni ludzie. Wyleciały mi pieniądze z kieszeni, takie drobiazgi. To 30 kilometrów przyszedł i z tymi pieniążkami mi oddać. No ja zaskoczony byłem, bo gdzie indziej mieli lądowisko, my. I proszę sobie wyobrazić taki numer, no, jak się młodzieńczy, no bajki po chemikalii. To dla nich na wodę to skarb. Dałem mu dwie takie bajki 10-litrowe po chemikalii. Także to są bardzo uczciwi ludzie. To widziałem. No, najuczciwsi to tam na południu Sudanu byli, tam gdzieś byli Dżuby, no, w stolicy południowego. Ci, co tylko miał sznurek, korali tutaj. Dżudżu to się nazywa. Dżuba. Ale nie, to jest Dżudżu. Oni, jak gdzieś jakieś narzędzie leżało, czy coś, przyniósł ci do ręki. Papierosa to oglądał i nie wiedział. Nie wiedzieli, dzisiaj co zrobić. Wszystko już wiedzą. Nie wiedzieli, nie co się zrobić. Ale wziąć tych i elektronikę z północy Sudańczyków czy Egipcjan, to pilnował mnie, lataliśmy. Pilnował mnie, bo wiedział, że kombinerki, śrubokę na drzwi się, przecież zawsze w Wanku. Te podwozy na całe ziemię pilnował. Na ostatnim, ale takie radio japońskie, kurde, na ramieniu. Już by zapuścili i cenię pichnęło na tym. No co, będę gonił za nim? Do ostatniego kombinerki śrubokrętnej załatwił, a było wiadomo, że to jest ostatni oprysk, że tam się już nie będzie. Ale Franiu, teraz nawiążę ci do tego południowego Sudanu, gdyż te samoloty dwa, co żeście zostawili w Mombasie wtedy, to ja później na jednym tym tam latałem. Mianowicie zrobiłem oblot w Mombasie, z Angieszką byłem tam. Polecieliśmy do Nairobi i mieliśmy tam w Nairobi latać na takie loty dla ONZ-u, na taki rekonesans i loty pokazowe takie nad to jezioro Wiktoria. Ale zmienili, ten agent, który tam miał to nam załatwiać, zmienił decyzję i wysłał nas na pogranicze Sudanu i Ugandy do miejscowości Lokichokio. I tam to był miejscowy jakiś. I proszę ciebie, mieliśmy tam latać z pomocą humanitarną do Sudanu Południowego pod egidą Zielonego Norweskiego Krzyża. Bo tam było trzy takie rodzaje czerwony genewski, później był białe, to było, to był Narodów Zjednoczonych, no i ten zielony norweski. I myśmy mieli latać pod tym zielonym tego. Byliśmy dwa razy tam w tym Sudanie Południowym. W jaki to sposób się odbywało? Mianowicie, było do dyspozycji siedem lądowisk wskazanych i nie wolno było powiedzieć, na które lądowisko się leci, gdyż około 120 km od tychże lądowisk
stały rządowe z śmigłowcem jakieś tamtego. Ale to jakieś takie mieli śmigłowce, nie aż takie, bo niezbyt wysoko mogły latać. W związku z tym myśmy mieli za zadanie na terytorium Kenii, tam w tych okolicach, nabrać wysokość 3000 metrów, przylecieć na to lądowisko, szybciutko zejść na pracującym silniku, wyrzucić to, co tam się wyrzuciło, wziąć chorych czy i rannych i wracać. I tak dwa razy żeśmy zrobili, ale później Agnieszka, ona była szefową, zaprotestowała, bo nie chcieli nam ci wymalować pod spodem tego zielonego krzyża. To jest jedna sprawa, no i tam inne rzeczy, ale w ogóle chciała się wycofać jakoś z tej sprawy, w związku z tym mnożyła jakieś trudności. W związku z tym, a ja byłem tak, co traktowałem, że jeszcze na wycieczce byłem sobie. To było w okresie, kiedy Sudan walczył południowy walczył. Tak, i to był 98, to był 98 rok. I do czego zdążam? Widziałem tam. W ogóle my w Polsce nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, co to jest bieda. Gdyż widziałem tam dzieci takie brzuchy, rączki takie jak te patyczki takie, głowa taka, nos i usta pełne much i nie ma siły nawet wyciągnąć ręki, żeby poprosić o to, żeby mu coś dać do jedzenia, no. On mówi, daj choć co. No takie są sytuacje i naprawdę widziałem to. I nikt się o to nie troszczy. Nikt. A ci no, miejscowi... Pomoc nie dojdzie od was, bo po drodze... No właśnie miałem do tego zdążam, że to, cośmy tam przywozili, to nie było od razu dawane dla tego, tylko jacyś ludzie brali. Później się okazało, że to byli pośrednicy, którzy od nas brali za darmo, a tam od tej ludności bardzo biednej to wyciągali ostatnie jakby to można się mówi grosze, no. A tam ci dawali, no bo innej możliwości nie było. Taka prawda jest, no. Ale dlaczego tej pomocy nie się tam Arabia Saudyjska, Kuwait, te wszystkie potentaty naftowe? Bo oni wiedzą, gdzie ta pomoc pójdzie. Przecież w tej, w Arabii Saudyjskiej, tylko już SKS, bo tam dobieraliśmy paliwo na lotnisku, no to dosłownie klamki są pozłacane. Ale było tylko 12 godzin mieliśmy do przelotu przez Arabię Saudyjską. Dlatego wylecieliśmy we Wigilię i lecieliśmy cały czas aż do Luksoru, by dolecieli w Boże Narodzenie gdzieś o 6 rano. I tam coś 3 godziny żeśmy przespali się i dalej do tego. Do Nairobi, a potem do... Oni siedzą na nafcie, bogacie, chociaż dzisiaj już teraz też w Arabii Saudyjskiej już nie ma spokoju. Toż tam się zaczęło. Ale tą Wigilię mam pamiętną. To nikomu też nie życzę. Tu wylatujemy rano, gdzieś około 8, bo w Krakowie odprawa. No to ja jakiś tam z domu wziąłem ze 3-4 kanapki, termosik herbaty i tak liczymy tak stąd, to najwyżej do tego w Grecji do Salonik doleci, no i tam będziemy nocować, to te kanapki mi starczą tutaj. Jesteśmy u góry gdzieś tak w połowie drogi między tu Krakowiem a Salonikami, no trzeba coś zjeść. Ja zaczął odkręcam termos, a no przecież różnica ciśnie. Myślę, mi termos puściłem, kurwa, nie ma wody, nic, no, do picia nie mam na cały dzień. W Kairze z kranu piję wodę, gdzieś była godzina pierwsza w nocy. Z kranu piję wodę. A i też tylko zatankować. Z kranu nie można pić wody. Nie, tobie się jeszcze w życiu to nie chciało. No, najlepiej.
50 lat temu, pamiętasz, przylecieli, to w ogóle tutaj mieliśmy przed wylotem odprawę, jakie to buty mamy wziąć, a to, a kaski, a jeszcze coś innego, a na drugi dzień, jak żeśmy się znaleźli tam w tej gamazie, bo tam żeśmy stali, to, na, to od razu sobie poszedłem i kupiłem te klapki, japonki takie i już całe tam przechodziłem w tych, bo się to przecież nie da inaczej, nie? Ale nie o tym chciałem. No i Słonowski zrobił odprawę, co wolno, a co nie wolno, no i między innymi zabronił, żeby nie wolno pić z tych kranów, co tam spotkamy na lądowiskach wody, bo to jest zatruta i tak dalej, a różności. I razu pewnego wracamy z lotu operacyjnego, a przyleciał Słonowski na to nasze lądowisko, a lądowisko się nazywało, pamiętam, Salahat. No i patrzymy, a on stoi i tego nachylił się i z tego kranu pije tą wodę jak cholera. A nam zabronił. Bo to były takie, mieliśmy jak wojskowe te na plecy, co to noszą wojsko, tam zupę i tego, tylko że był odłożony kranik i tam wrzucany do tej wody kostka takiej lodu, a lód to był taki... Wiadomo z czego zrobiony? Ja sobie kupiłem taki termos 3,5 litrowy i tylko herbatę piłem. Ja z żadnych tam termosów takich jak on opowiada. Ja to piłem wodę. To czego panowie mówi, że były jakieś te kostki lodu? Bo to nie za bardzo właśnie. Jest fabryka w Egipcie, zresztą fabryki lodu i rano przychodzą klienci i zabierają te takie akermany. I wiozą na rowerach, na te, no kurde, na całym... takich workowych szmatach owinięte trotany to ty mówisz o Egipcie, to było w Sudanie przybyło. W Sudanie też. Nie wiem, czy z Artumu, czy skąd on przywoził. To amfory są, takie, taka zimna woda, czas wygarnąć to z wierzchu, te, co pływa. To były kostki lodu wrzucane do tych naszych, tych wojskowych, tych pojemników. No dla mnie to wystarczyło na cały dzień taki pojemnik wody. Ale ja też brałem takie tetry, bo latałem bez koszuli. To wszystko, blacha gorąca dotknie się już wewnątrz kabiny. Brałem tetry zawsze zanim zdążyli zatankować, to ja brałem, moczyłem trochę wody spod tego kraniku i tak się o tego. No i na 5 minut lotu to wystarczało, a później natychmiast była sucha jak pieprz. Fajnie. Na lądowisko to słońce już cała tarcza było i momentalnie gorąco się robiło. I te różnice przez półtora miesiąca od strony Kenii, tam Dubki, takie miasto, biegun gorąca był przez półtora miesiąca, w cieniu plus 63 stopnie i Antek latał. Nie było, jak chciałbym, nie było wiatru, to się letało. Jak chyba tutaj odrywa się tylko o ziemi. Prawie wszyscy żeśmy tam tej Afryki popróbowali. Ale panowie, ja tak tutaj siedzę i się zastanawiam, o czym my byśmy rozmawiali, aby tej cholernej Afryki nie było. Każdy coś tam ma. To jeszcze o wszystkim się nie... Pola były do roboty, były bardzo dobre. Ale no i już w tym drugim razie, co tam byliśmy, to te lądowiska też były niezłe, nieźle. Na każdym lądowisku, które było usytuowane koło wioski, to były i atrakcje, bo przy każdej wiosce, tam w kąciku, na samym tym, był taki namiot i gdzie były wystawione chorągiewki takie. Jak były wystawione, to znaczy, że są wolne panie do obsługi. No i razu pewnego latamy tam i cały ten zespół z tego namiotu przyszły one obejrzeć ten samolot. I jak już odchodziły, to jedna mówi, tam zwróciła się tam do już nie pamiętam do kogo, że my mamy wolny wstęp. Jak tam chcemy,
To ile razy tego przyjedziemy, to mamy wolny wstęp za nic. To była kobieta sudańska, to byliby ją zaciekali. No jest to fakt, że na przykład jak jest wioska i nawet jest spora wioska, bo jest szkoła, to osobno uczą się chłopcy, a osobno dziewczyny. I ten barak, nazwijmy, to jakiś ala barak, tam gdzie się chłopcy uczą, to w miarę porządny, a dziewczyny to takim byle co. No co, no miały dach, przecież był na palach i tutaj drążki takie do siedzenia. Ale ja każda klasa inny kolor, chustek albo ubrańko, i jak rozchodziły się z tej szkoły po pustyni, to widać było, z której szkoły idzie która klasa. Naprawdę te dzieci były bardzo ładnie ubrane. Ty byłeś teraz, ale jakby byli prawie 50 lat temu, to tego nie było. Kolor był jednakowy i tyle. No. Ale to były takie sprawy zaskakujące. No. Na przykład raz, tam jeszcze ten pierwszy raz, żeśmy byli w tej Kilo 88, to już pod koniec żeśmy się, kilka osób, wybraliśmy się na wycieczkę na pogranicze Etiopii. Tam był taki park narodowy, Ginger Park się nazywał, nie? Tak, tak. No i jechaliśmy. Były takie wioski, które się składały kilkanaście takich tych syfonów, takich stało i tyle. Wymyśliliśmy sobie, że nam się chce pić i chcieliśmy się coś napić i stanęliśmy z myślą o tym, że tam coś się kupi, nie? Faktycznie był taki ala sklepik i można było kupić, tylko że nie było Pepsi, tylko była, Fanta była, Fanta słodka jak skurcze. No i piwo było też. No nie, ale tam nie mówię, tam tego. No ale chodzi o co? O to, że zimne to podali, a przecież prądu nie było, gdyż mieli lodówki na gaz. Te absorpcyjne. Tak, tak. Absorpcyjne na gaz. Mało tego, w tym miejscu, gdzieśmy tam się zatrzymali, słyszę, że chodzi maszyna do szycia. Zaglądamy do tego drugiego pomieszczenia. Jest facet, murzyn na maszynie szyje, patrzymy, a to łucznik. Tak. Także takie są zaskakujące historie też. A opowiedz jeszcze, bo ty umiesz opowiadać, bo się jak nas tam aresztowano. Nie pamiętasz? W El Manzurze. Tak, żeby poszedł tam za tego i... El Manzurze. W El Manzurze nas zaaresztowali, ale taki areszt był, areszt. Najlepiej, bo na podwórku był jeden aresztant. To była taka klatka jak dla zwierząt i on tam siedział w środku. Tak? Ale nie, to ja mówię o czym innym. Jak wtedy, co się Ratuśniński rozwalił na tym i cośmy trzy samoloty wylądowali na tym wojskowym lądowisku. Tak, było bombardowane. Tak. I odwieźli nas później do takiego bunkra. Wchodzimy do tego bunkra, a tam dymu co niebiara, pamiętam tego. I słychać: o, zdrastwojcie, rebiata. co się okazało, bo to był ten czas wojny z Izraelem. Co się okazało, że te migi, tam były wtedy migi 19 mieli tego, to nie latali wcale ci Egipcjanie, tylko Ruscy na tych migach u nich latali. No ale sporo stało podziurawionych. No może tam tego. No w każdym razie, boż ty przecież też sam był, nie? Na sam pierw żeśmy polecieli, siedzieli i czekaliśmy na ten. Do każdego samolotu przyjechał ten gazik. A powiedz mi, co robił, jak podchodzili do lądowania, co robił z Jasiu Smela? A tego to już nie wiem.
ściągnął białe pokrowiec tutaj, bo były, tak pamiętasz, były białe pokrowce, ściągnął biały pokrowiec i przez okno białym pokrowcem tego. A to już jak żeśmy stali na stojące? Nie, jak na prostej do lądowania. Tego nie pamiętam. Nie. Ale czego was wtedy aresztowali? Czego was? Bo, no to trzeba było opowiedzieć. Jak z Kairu mieliśmy polecieć na lądowisko, które miało być lądowiskiem roboczym, bazowym. I było 5 samolotów. Pierwszy wylądował Słonowski, a drugi podchodził do lądowania Ratuszyński. Nie. Słonowski z powietrza. Kazał pierwszemu Ratuszyńskiemu lądować. Jest to nieprawda, co Wojtek mówi, gdyż wylądował, stał na samym końcu i tam wtedy stojąc odwrócił się o 90 stopni i jemu podpowiadał na tego. Był przyty, nie? On może ma dobre intencje, ale mu się pomyliło. Nie pomyliłby się, ale już nie będzie taki. I dlatego później myśmy nie mieli... Już nie pamiętam, czy to ktoś nam kazał na to wojskowe lotnisko, czy jak, czy po prostu tak, żeby szukając tego, wylądowaliśmy na wojskowym lotnisku, a to było akurat nie okres tej z Izraelem. To był miesiąc wojenny. I wylądowaliśmy z kolei na tym pasie. Pas był trochę poszczelany, ale co to na Antku, prawda, tego. I tam nas od razu w Ziemiance, prawda, cała ta baza była tych dowódców tego. Później wytłumaczyliśmy wszystko jak tego. I stamtąd ten sam dzień, tak? Tak. Ten sam dzień od razu... Dotankowali nas tam. Zatankowali, masz rację, tak. I żeśmy polecieli, się spotkaliśmy w powietrzu razem z tymi, polecieliśmy do na Salaha, tam 5 samolotów wszystkie. Tak. Nie 5, tylko 4. Czyli w sumie mieliście nocleg, żeśmy mieli załatwione, tak? Polecieli na lotnisku w Kairze. I spotkaliśmy się z załogą, słyszymy polskie głosy. I pamiętasz, spotkaliśmy się... Ja poleciałem pierwszą grupą, a ty wyleciałeś drugą grupą. Aha. Do Sudanu. Spotkaliśmy, słyszymy polskie prawda, rozmowy, tam kubka taka tych mężczyzn była. Nie pamiętam kto, podszedł do nich tego i Polacy, taka skąd. A my marynarze. Co się okazało? Dwa polskie statki zostały na kanale Sueskim. Bierut i Jakarta. Tak. Zostały zablokowane, znaczy wyszły, jakby była ta wojna. Nie, załogi wymieniają. Więc, no i rozmowa, prawda, tego. I zaczęli nam opowiadać, że dostawali, pierwsza rzecz, to była jeszcze wszystko, jak tylko wpłynęli do kanału Sueskiego, dostali radiogram, że mają się wycofać z kanału Sueskiego jak najszybciej, mają opuścić. No to ten radiotelegrafista poszedł do kapitana statku i mówi, że tego. A skąd to? I nie było podane, znaczy, czy to Radio Gdynia. On mówi, nie wiem, jak jest tego. No to kapitan kazał nawiązać łączność z Radio Gdynia. Nawiązał Radio Gdynia, Radio Gdynia mówi, że żadnego komunikatu nie przekazywała. No to w takim razie kapitan mówi, zostajemy tutaj. No a właśnie na drugi dzień, czy w czasie nocy, już dokładnie te lata nie pamiętam, w końcu zaczęła się wojna nad kanałem Sueskim, bo tam stało więcej statków, nie tylko polskie, ale stały tam z innych krajów te statki. Zaczęła walka, prawda, tego. Ponieważ początkowo Egipcjanie byli również po drugiej stronie kanału, więc
szybko Arabi, prawda, ich Żydzi zaczęli uciekać, prawda, bo na samochodach były kobiety. W mundurach, ale kobiety. A w myśl religii prawdopodobnie żaden z Arabów nie może zginąć z rąk kobiety, bo... Nie dostanie się do ogrodu Wallacha. Bo tak, dostali się do raju. I zaczęli uciekać, więc rzucali broń w kanał i próbowali wpłynąć. Więc jak ten mówi, nasi chłopcy szybko spuszczali dingę, prawda, i chcieli ich ratować. Dostali radiotelegram, żeby się nie wtrącali, bo jak nie, to zostaną ostrzelani. No to kapitan kazał natychmiast wszystkich wrócić i zostali do tego. No ale jeszcze nie koniec, bo później... Bo ja muszę też powiedzieć coś na ten temat ciekawego. No mów, szybko. Później mówi ten, bo to był, jak się, bo teraz przypomniałem, że to był kucharz, który nam opowiadał. Mówi, ale mówi, panie, nasi chłopcy nie wytrzymali. W nocy zanurkowali. Panie, jaką oni broń wyciągali z kanału, gdybyśmy mieli taką w 1939 roku, ale byśmy Niemcom dali. A mogę tego, więc sporo tych Arabów Żydzi wzięli do niewoli. Sporo. I oni na złość tym Arabom zrobili w ten sposób, że w tym obozie, nazwijmy to dla jeńców, postawili do pilnowania kobiety. To była największa dla nich zniewaga. Największa, że kobiety tam ich pilnowały pod tego. No ale w końcu podobno ci Żydzi jednak się zlitowali w jakimś tam sensie nad tymi Arabami i zaproponowali im, że oni ich wypuszczą. Ale pod warunkiem, że za każdego żołnierza dostaną baticha, to jest ten arbuza, a za oficera 3 arbuzy. I tamci się zgodzili, arbuzy przyszły, a tych wypuścili. Za arbuzy. Za arbuzy z niewoli wypuścili. Ja słyszałem. Plastrem takim, taka taśma miała specjalną, to zaklejałem to. 4 godziny latał w powietrzu nad lotniskiem z tą gwiazdą i mówi tak, że będzie miał zapasowy samolot. To po ruska został ten samolot. No. Bardzo mili ludzie w każdym razie. Jeżeli tego, to warto polecić, bo ty. Ja mam takie zapytanie, bo to tego. Chyba oglądaliście w ZUA ten samolot z rurą wydechową wzdłuż kadłuba. Tak. No i co? To jest taki tłumik tam. Taki tłumik, no znaczy z rurą wydechową tłumik wzdłuż kadłuba. Mówię, bo to straci dużo mocy. No tak, ale teraz wchodzą nowe przepisy, jak zwykle Unia Europejska, że Antek za dużo hałasu robi. Bo ten samolot oni przygotowują do kraju nadbałtyckiego. Łotwy chyba. Do Łotwy. I to już pod przepisem Unii Europejskiej. Tadziu Kukułka pojechał tam samochodem, rozebrali tego Antka tam i samochodami go przywieźli. Tutaj tu już był odpłucowany, żyła co stało. No, ciekawa ta rura. Kiedyś się robili w ZUA takie tłumniki, nie wiem kto to kombinował, w każdym razie rzeczywiście to było jakieś 10% mocy traciłem. A to cuda robili tam jeszcze, żeby tym olejem nie paprało po kadłubie, nie? To puszczali do dołu jeszcze i tego. Tam niektórzy robili takie zawirowacze, tego. To nic nie dawało. Jak oleju nie spuścił, nie tego, to zapaćkał burtę. Chociaż spuścił werbił. Jugosłowianie wykorzystywali do tępienia kowarów tam na Dunaju. Na rurę wydechował właśnie coś takiego, bo ja się zainteresowałem tym, mówię, że ktoś właśnie... A to na ropę, to takie mieli samochodami, jeździli takie smrodziary? Nie, na Enie, na rurze wydechowej, to taki ten,
rozpylać jakiś środków chemicznych. No tak, ale do Finlandii ruchowe środki chemiczne. Robili, tam. Nie rozumiem tego jak. Widziałeś to co był tu, co widziałem? Na wygląd podobne, no. Na wygląd podobne i to mi facet mówił, że to mówi na Dunaju właśnie ten pił... Najprawdopodobniej mieli w kabinie odpowiednie urządzenie, silnik jakiś, coś takiego, który rozpylał takie coś, a to nie miało nic wspólnego z silnikiem, który napędzał samolot. Nie znam, proszę, prawdopodobnie, ale mówię, że coś takiego. Ale najlepszy numer to jesteśmy ostatnim rozdziałem, rozdziałem w winnicy w porcie tam. I patrzymy, Antek stoi, taki dym, kurde, z tego Antka pali się, podeszli mnie tam bliżej, dziura w burcie wycięta taka na 10 cm, komin wystawiony tutaj za listwo spływu i koksiak w środku, kurde, w Antku, no nie do uwierzenia. Gęsi, kaczek, kurde, tam tego... Kurde, na pewno co Syberii powiedzieli. No najprawdopodobniej. No. I dlatego oni nie chcieli, żeby do eksploatacji weszły tam M15. Bo M15, to co on zrobi? A tam, jak poleciał do sowchozu czy kołchozu, to z powrotem sobie przywiózł kartofli, mąki, jeszcze kury, czy jakieś jeszcze inne rzeczy. To ma wszystko. Miał wszystko, hotel, bawi. Sporo ludzi. No tak najciekawiej, znaczy w miarę ciekawie, to było w tej Szreniawie. Tam, bo tam... No ale w Szreniawie mój pan, że było ciekawie kiedy? Pierwszego dnia czy drugiego? Ja wiem, ja tak biorę jako... Nie. Bardzo ciekawe, bo nigdzie tego nie można było zobaczyć. Nie, no to muzeum, ja mówię o muzeum, nie? Hodowle, maszyny używane w rolnictwie, no i na koniec lotnictwo. No. Ach, ja to się interesowałem tym, bo ja robił tego. No to ja wiem. Po konstrukcji tej instalacji. Nie wiem, linę, po linie prawdopodobnie włazili. To musieli być dobre specjalne. A skąd my przeczepili tam? Zarzucimy na cele. 9 tysięcy nitów, 12 na 12 długich poszło. Aha, tutaj w niego, tak? No ale on już był reperowany przecież, nie? Bo tam już ktoś w blachę coś tam odpadł. Już, ale to nie wiem, kto to naprawiał. To już nie jest. Ja to na 24 robiłem całe te. Gdzie on w ogóle był wtedy remontowany? No ja to robiłem, a pokrywałem to blachą na 24. O Betlej, nie, Marek ze mną ten samolot robił. A ten, ale gdzie na 24, bo to nic mi nie mówi. 24 hangar to jest tutaj, gdzie ta rabata ma. Aha, tutaj. Aha, koło dawnego aeroklubu. To myśmy to nazywali hangar 24. Termika, no. No. I tam, kiedyś to był zakładowy. Po prostu było wolne miejsce i tam my robili. To trzeba było porozkładać. To naprawdę dużo roboty było. Także no. 3 takie antki przeszły przez moje ręce. Jeden poszedł do Niemiec. A ten drugi naprawdę nie wiem gdzie. A to poszedł do Niemiec, ktoś prywatnie go wziął, czy? To Urząd Miasta płacił za tego, tego Antka. Bo Jerzy Szanowski przychodził tam i on to zażyczył sobie, żeby pomalować tak jak pomniki na kolor popielaty. Co później napisali, no zgonili na mnie, że ja tak każę pomalować. To guzik, prawda. To robotę, to... No bo tam chodzi, bo że tam jest wymalowane wszystko łącznie z oponami. Z oponami się tak. Wszystko, na, bo pomnik to ma być tak zrobiony, powiedział, jeszcze my się pokłócili pod 24. Ale to baczy. Mhm. Jeszcze jaka numer, bo ukradli mi, dolne klapy mi ukradli. Ale znalazłem klapy dolne, znaczy dolne klapy ktoś mi ukradł, komuś były potrzebne widocznie. A gdzie to jest, na zakładzie tutaj? Tam na 24, no. Ale znalazłem wzuła tam klapy górne i zwróćcie uwagę, tego nikt nie zauważył nawet. Na dole są górne klapy założone. To są takie szczegóły, to kto by patrzył. Ale nawet jak się na patrzy. Plus wyszło, bo nie chodzą, wiatr nie rusza nimi. Jedna połówka Antka do filmu, także nie wiem, przecięli go, kurde, chyba jakoś. Także jedna strona tylko poszła. No wiadomo o co chodzi, nie? Bo, żeby dostęp był, nie? Ja z niego wymontowałem
tylną trawersę z tego samolotu i założyłem do tego w aeroklubie, co jest, bo tam nie było blokady kółka ogonowego w tym aeroklubowskim. I właśnie z tamtego żeśmy wymontowali i ja założyłem tę trawersę do aeroklubowskiego, a tamtym do Niemiec poszedł, no do filmu to nie było wiadomo. Tak, 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 to tam chodziło tylko, żeby było, nie wnętrze. Tak. No, ciekawe są historie czasami dlatego.